Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones The Original Adventure. I dzisiaj zaczniemy sobie... Co jest? Aha. Dziś sobie zaczniemy drugi film. I odpowiedzcie na pytanie dnia, czy oglądaliście drugi film z Indianą Jonesem, czyli... Teraz Temple of the Doom, jak to przetłumaczyć? Świątynia Umarlaka, czy jakś... Nie, to była skrzynia Umarlaka. To była świątynia zguby, świątynia śmierci. Nie wiem, nie pamiętam już, jaki był tytuł. Nie przygotowałem się. Mam 130 FPS-ów. Czy mogę to jakoś zmienić? Bo we Frapsie wiem, że mam ustawione na to, żeby było... No nie, 60 Hz. Vertical synchronization on. To nie wiem, co się dzieje. W każdym razie idziemy sobie do Temple of the Doom. I jeszcze na jedno pytanie chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli. Czy chcielibyście, aby w tle leciała jakaś muzyka? Bo wiem, że to może być nudne, że tylko słuchasz mój głos i jakieś efekty dźwiękowe. Więc dlatego chcę wiedzieć, czy chcielibyście jakieś muzyczkę. Od razu mówię, że jakaś by to była muzyka 8-bitowa lub rockowa. Więc musielibyście być na to przygotowani. Więc od razu mówię, że to byłaby albo jakaś 8-bitowa, albo orkiestralna, albo rockowa, albo jakaś, nie wiem, melancholijna czy coś. Dobra, ale zaczynamy. Nie gadania, więcej grania. Dobra. Jeden łyk picia dla człowieka, a wielkie przyciśnięcie przyciska dla całej serii. Ruszamy. Czemu ta mapa mi najbardziej laguje? Czemu na tej mapie mam najbardziej takie skoki FPS-ów? Nie rozumiem tego. Może dlatego, że się filma... Może dlatego, że się cutscenki i poziomy ładują, ale bądź co bądź, no... No ja przepraszam bardzo. Kurde, ja wiem jak... Najkrótszy występ, jaki kiedykolwiek widziałem w całym moim życiu. W każdym bądź razie... No kurde, pamiętam ten film, tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. I tu w każdym bądź razie Jones będzie na... no wstawiony prawie, że. No i on ledwie teraz skacze i ogólnie tego Indiana Jonesa nie da się, wiecie, odblokować i nie da się nim drugi raz grać, tylko w tym pseudo story mod. No i to jest właściwie fajne. I znowu mamy jakąś koleżankę, która z nami tutaj będzie chodziła. Znaczy chodziła. Żeby mnie ktoś nie zrozumiał przypadkiem. Czy mogę bić? Mogę! I to nawet na... jakieś truciznie, czy Bóg wie co mi dali, czy to chyba jakiś narkotyk, tak sądzę. Dobra, ale tak szczerze. Dobra, przynajmniej miarę w normalnym... A dobra, więc bierzemy ten... Bo nie chcę krzesła. Kobieta, ogarnij się. Ja nie mogę i znowu mnie będą wnerwiać, tak? Ale szczerze powiedziawszy, ta część gry jest znacznie ciekawsza. Według mnie ten... Cholera. Ta druga... Nie. Druga i trzecia część filmu, jeżeli chodzi o grę, jest według mnie najbardziej ciekawa, najbardziej się tu dzieje i najfajniej się tu gra, z mojej opinii w każdym razie. I na tego jest... A, dobra, tutaj to... Tak damy? I ktoś musi siąść... Aha. Nikt nie musiał siąść. Świetnie. Halo. Co do... Co tu się dzieje? Dobra, chrzęć to. Indiana, chodź tu. O.
I musimy po prostu antidotum odzyskać i przywrócić Dianę do normalności, jeżeli tak to można. Gdzie jest ten kryształ? Nie, no spoko, kryształ sam zniknął. Jezu, do kobiety strzela, co za... Aha, mocą specjalną naszej koleżanki jest piszczenie. Best superpower ever. Powinni zrobić, nie wiem, film, Marvel powinien stworzyć nową postać, zwaną Krzyk Woman. No coś w tym stylu. Mówię wam, to by odniosło super sukces, prawie jak Ant-Man. Boże. Nie ma co jak wymyślać jakieś postacie z Marvela. Ło! Stałem na balonach. To nie jest normalne. I teraz w każdym razie musimy rozwalać te balony, żeby zrobić przejście Indiemu. O ile tak dobrze pamiętam. Czy tak? A nie, po prostu tutaj był szmaragd. Ja myślałem, że... Diament, klejnot. Dobra. Ten gościu. Nie. Ja nie ogarniam, czy te animacje są jakoś zbugowane, czy coś. I dobra, pyta. Boże. Tak ogólnie to jest to możliwe w prawdziwym życiu, żeby głos taki piszczący rozbił szkło. Lecz jest to dosyć trudne do osiągnięcia. W Pogromcach mitów udowodniono, że to jest prawda. I dobra, gościu, mnie ty najmniej interesujesz. Mam cię po prostu tak grzecznie mówiąc w dupie. Dobra, jako już Indii sobie nie mógł poradzić, to teraz uda nam się. Aha, i to jest według mnie epickie, najbardziej epickie, co? Najbardziej epickie to, jak to się nazywa? Najbardziej epicki pojazd w tej grze. Jest tak, to jest taksówkarz, powiedzmy. I to jest właśnie jedna z takich małych postaci, które mogą się przecisnąć przez te, nie wiem, otwory, nie wiem co nazwać. Ale w każdym razie Indy się przebrał i jest fajnie. Przynajmniej nie będzie chodził z gołąbą. Nie wiem, co ja gadam. Dobra. Co ja mam teraz z tym zrobić? Pytanie za 100 punktów. Aha, mam tam je dać. Okej. Okay. Ale też druga część gry i filmu jest też znacznie, jakby to powiedzieć, jest znacznie bardziej nastawiona na zagadki logiczne. To też trzeba zaznaczyć. Dobra, to gdzie ja mam teraz iść? Halo? Tutaj. Balonik, daj mi balonik. No. Tylko ci Turkowie, czy jak im tam mogą współpracować z tymi postaciami. Właściwie to zadanie by było 100 razy łatwiejsze niż gdyby było w kooperacji dwóch osób. Are fucking kidding me. Ale czemu? Ponieważ gdy kierujemy tylko jedną postacią, jest jedno takie małe ryzyko, że kontrolowane przez AI postacie mogą sobie gdzieś pójść. Na przykład zejść na dół w tym przypadku. Mógł ten młody.
Ja serio, ja kiedyś myślałem, że to po prostu dziecko, które steruje autem. Czy on ma klucz? Nie ma klucza. Ale tu jest klucz. No i oczywiście mafia. To znaczy, nie pamiętam, czy to była mafia, czy nie. Do dziecka strzelać, do kobiety strzelać, no chłopie. To już. Ten świat schodzi na psy. Dobra, ja sobie wezmę klucz, a ty dostaniesz rowerek. Niedawno grałem sobie w Lego Batman na PSP i było dosyć fajnie, więc nie wiem, czy Lego Star Wars będzie pierwsze, czy Lego Batman, bądź co bądź. Lego Star Wars ma wszystkie części, ale Lego Batman to akurat będzie słabo, ma tylko pierwszą część. Myk. Dobra, no to jadymy. Cool. Możemy drifting taki robić, tylko szkoda, że śladów nie zostawia. Czy mogę tak wrąbać się w to? Nie. Tu nic, więc ja mam wjechać po prostu w tą bramę na chama. No to jak każą, no to co ja się będę, kurde. Fajne w ogóle jest to, że te. Że. Pojazdy. O ta. Przepraszam bardzo, co ja zrobiłem? Fajny glitch. No proszę, a mówili, że się nie da znaleźć glitchy tak przypadkowo. No to proszę bardzo. To znaczy w grach typu Lego. Na tych lepszych platformach, bo na przykład... what the fuck? Bo na przykład... Lego Władca Pierścieni na Wii ma bardzo duże błędy graficzne. Szczerze się nie dziwię, bo bądź co bądź to jest Wii. Konsola, która dorównuje PlayStation 2. Więc wiecie. Znaczy najlepsze jest to, że w ogóle bardziej lubię politykę Nintendo niż Microsoftu. Co ja gadam? Nintendo niż Sony. Czemu? Ponieważ z tego co mi wiadomo, to Nintendo do dzisiaj jeszcze ma. Ma jeszcze pomoc. Wiecie, customerską pomoc. Pomoc klienta, pomoc klientom ma. Do. Nawet do NES-a, SNES-a, Game Boya, tych wszystkich Game Boy, do wszystkich swoich konsol. A Sony po prostu oddaliło tak sobie PSP. Jeszcze powiedziało, że i co najlepsze, mnie rozbawiło po prostu już. Powiedziało, że PSP nie będzie już kontynuowane. Po czym bodajże chyba 3 lata temu albo 2 została wydana ostatnia gra na PSP. Tylko właśnie nie pamiętam jak się ona nazywa. Zresztą może było rok temu nawet. No nic, trzeba się będzie dowiedzieć. I teraz jeszcze powiedzieli, że Vita już nie dostanie takich głównych produktów, czyli wiecie, wspieranych od Sony albo coś w tym stylu. I co później dodali, że jednak będzie, tylko nie takich wielkich produkcji, typu na przykład nowa Uncharted nie będzie. Znaczy ja to tak rozumiem, że duże produkcje, to ja rozumiem, że na przykład nie będzie nowego Uncharted na Vita. To ja rozumiem przez mówienie duża produkcja. Ale czy ja to mogę wejść jakoś? Mogę. Glitchy są po mojej stronie dzisiaj. No jeszcze dzisiaj raczej tutaj klęka Size Matters udało mi się zgliczować. Jak sobie grałem. Dobra, i mamy samolot, kurde. Ej, czy to znaczy, że skończyliśmy poziom? A jak tu wskoczyć? Chyba już wiem nawet jak. Niech ktoś tu wejdzie. O, właśnie. O. Nie.
Dobra. Teraz znowu. I mówię powoli, żeby się skupić i żeby nic nie schrzanić. I myk. I przeszliśmy poziom. Tada. No ale niestety. Tam są sprzymierzeńcy tej mafii, co jest bardzo, ale to bardzo dla nas złe. I sądzę, że tak jeszcze sobie przejdziemy jeden poziom i skończymy ten odcinek. Bo dosyć tam ten poziom krótko zajął i sądzę, że ten następny też nam krótko zajmie. Bo troszkę go pamiętam. Ach, ta jedna tekstura śniegu. Uwaga, rozbijemy się. Ta góra przypomina mi tą górę Universal Studios, czy jakoś to się studio nazywało. Tak, by the way, gdybyście wyskoczyli na pontonie z samolotu, to prawdopodobnie byście nie przeżyli. Taka tylko mała informacja. Dobra, dostaliśmy trzy postacie, aż. A nawet nie mamy jeszcze całego paska postaci. Tylko jeden. Dobra, kontynuacja historii. Lecimy z tym dalej. Kurde, mol. Ale no, coś tam jeszcze pokombinuję we frapsie, żebym nagrywał to w 60 FPS-ach, bo po prostu będzie komputer aż taki słaby nie mam, od razu mówię. A po drugie. Też nic właściwie takiego bardziej wymagającego teraz na komputerze nie chodzi u mnie. Wiecie, typu, nie wiem, Chrome w oknie czy coś. Dosłownie nic nie mam odpalone. Nie, coś tam się jeszcze pokombinuje. Może skorzystam z jakichś programów, żeby przyspieszyć troszeczkę i zobaczymy. Albo po prostu zrobię porządek wreszcie na moich dyskach. Bo mówię, bo łącznie chyba na moich dyskach mam już jakieś 60 GB wolne. No tak mniej więcej. Jeszcze zaś to nagranie, to już chyba w ogóle nie będę miał miejsca na dysku D. Bo już się bałem, że coś się stanie. Dobra, ale. Jezu, kobieto, ogarnij się. Dobra, Maharadża. Te onomatopeje. Ej, co byście na to powiedzieli, żebym raz. Tak, przez jeden cały odcinek kanał. Z Lego Indiana Jones. Że po prostu onomatopeje. Dobra, teraz mam, szczerze powiedziawszy, taką rozkminę. Nie, no dobra, po prostu ten odcinek będzie krótszy. Jednak nie zrobimy tego poziomu, bo już no, nie pamiętam, kiedy zacząłem nagrywać. Ale no dobra, no będzie. Jakże taki krótki odcinek. Bądź co, może zostaliście jeszcze nawet wczoraj, jakoś mi się udało zdążyć to wysłać. 2,5 godziny materiał, więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście możecie napisać, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało. Co mam poprawić, żeby wam się podobało, czy coś w tym stylu. Jutro prawdopodobnie zobaczycie finał Ratcheta i Clanka. No i właśnie to tyle. Pa, pa.